niewidomymi i niedosłyszący to osoby, które potrafią dobrze sobie radzić w społeczeństwie. Problemy w tym względzie częściej dotyczą tych innych, którym zdarzy się spotkać osoby posługujące się językiem migowym. Bolesławska Miejska Biblioteka Publiczna Centrum Wiedzy postanowiła przeprowadzić projekt, którego celem było większe zrozumienie świata ludzi niesłyszących. A mury runą, tak nazwano projekt, który w 2020 roku realizowała biblioteka. Tytułowe mury z pieśni Jacka Kaszmarskiego tym razem odnosiły się do tego wszystkiego, co oddziela od siebie świat ludzi głuchoniemych i niedosłyszących od tych, którzy z tym problemu nie mają. Projekt był dofinansowany przez ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu z programu Kultura Dostępna. Finansowało oczywiście ten projekt również miasto Bolesławiec. Projekt miał na celu przełamanie barier między osobami słyszącymi i osobami niesłyszącymi. Poznanie tego drugiego świata, tego świata, który dla wielu z nas jest po prostu albo nie istnieje, albo jest bardzo, bardzo zamknięty. Na pomysł zrealizowania takiego projektu w Centrum Wiedzy wpadła Karolina Krzemińska, która prowadzi tu Klub Głuchego Czytelnika. Prowadząc Klub Głuchego Czytelnika u nas w bibliotece, zauważyłam, że na spotkania najczęściej przychodziły osoby niesłyszące. Czasami przychodziły ze swoimi rodzicami, z dziećmi słyszącymi i chciałam troszeczkę rozpropagować spotkania klubowe w szerszym z tego znaczeniu, żeby więcej osób dowiedziało się, że jest coś takiego jak Klub Głuchego Czytelnika. Są osoby niesłyszące, które mają duży problem z integracją w społeczeństwie osób słyszących, gdzie barierą dużą jest język migowy. I chciałam pokazać osobom w naszym mieście, że ten język migowy nie jest taką wielką barierą w porozumiewaniu się. Projekt był skierowany do młodzieży oraz nauczycieli z bolesławskich szkół ponadpodstawowych. Dzieci, młodzież zawsze jest chętna bardziej na współpracę i może oswoić osoby słyszące z osobami niesłyszącymi przez młodzież. Napisałam projekt, skontaktowałam się z panem Adamem Stojanowem, który wyraził dużą chęć współpracy. Skontaktowałam się z panem Arkadiuszem Bazakiem, z którym wcześniej już się kontaktowałam. On również bardzo chętnie. Poszukałam w naszej okolicy osób, które prowadzą kurs języka migowego. Znalazłam taki kontakt w Legnicy, nawiązałam współpracę z panią Katarzyną Matysik. Rozpoczęliśmy we wrześniu warsztatami poezji miganej z panem Arkadiuszem Bazakiem, który jest niedosłyszącym aktorem filmowym i teatralnym. Pan Bazak przyjechał tutaj do nas i przez 3 dni prowadził warsztaty z młodzieżą. Warsztaty cieszyły się olbrzymią popularnością. Młodzież była bardzo zaskoczona pozytywnie tym, jak ciekawy jest język migowy i jak w bardzo przystępny sposób można się tych podstaw języka migowego nauczyć i przyswoić. I że to nie jest wielki wyczyn, żeby dzięki tym podstawowym znakom komunikować się z osobami niedosłyszącymi czy niesłyszącymi. Innym elementem całego projektu była nauka przez młodzież języka migowego, którą przez internet prowadziła lektorka tego języka Katarzyna Matysik. Po tych 2 miesiącach cała grupa uczestniczyła w egzaminie, który upoważniał ich do zdobycia certyfikatu znajomości języka na poziomie A1. Kolejnym etapem naszego projektu Amury runą był spektakl w języku migowym o głuchym czerwonym kapturku, który to w 3 odsłonach pokazaliśmy na naszym Facebooku. To było spektakularne wydarzenie. Spektakl przygotował warszawski amatorski teatr Cisza na scenie, który działa przy Polskim Związku Głuchoniemych. Żeby lepiej widzieć twoje miganie. Żeby
mieć lepszą mimikę. Ten spektakl jakby przekroczył nasze oczekiwania. Jego zasięg był olbrzymi. Pierwsza część to blisko 6, prawie 7 tysięcy odsłon. Kolejne dwie również zaciekawiły odbiorców i do dzisiaj odnotowujemy naprawdę bardzo, bardzo duże zainteresowanie naszym spektaklem. Spektakl w 3 odsłonach. Po każdej części osoby oglądające mogły zagłosować, co zadzieje się dalej, co ma stać się dalej. Miały do wyboru opcje, na które można było głosować. Warsztaty poezji miganej przeprowadził z kolei Adam Stojanow, niesłyszący aktor, który wystąpił też w przedstawieniu o Czerwonym Kapturku. Młodzież na warsztatach, przede wszystkim tych wrzęściowych, takich na żywo, mogła zobaczyć, że porozumieć się można bardzo łatwo z osobami niesłyszącymi, nawet nie znając tego języka migowego. Najważniejsze są gesty, które my, jako osoby słyszące, rozmawiając z drugą osobą, też wykonujemy. Też ruszamy rękoma, nasza mimika też jest bardzo ważna i oni po prostu na tych warsztatach, każdy wychodził praktycznie do przodu, stawał przy panu Arkadiuszu i musiał pokazać jakieś zwierzę. Pan Arkadiusz mówił, żeby sobie wybrali zwierzę i pokazać w 3 gestach. Uszy, mimiką twarzy. I widać było, że próbowali, dobrze się przy tym bawili, przełamywali swoje lęki i nieśmiałość bardzo często. Projekt był utworzony w czasie, gdy nie obowiązywały obecne ograniczenia epidemiczne i przewidywał jeszcze działania, w których m.in. mieli uczestniczyć poza bolesławiecką młodzieżą młodzież spoza miasta. Niestety ta część planów musiała zostać zmodyfikowana. Przyłamywanie barier między niesłyszącymi a tymi, którzy z tym problemu nie mają, to działanie, którego efektem jest m.in. to, że osoby głuchonieme mogą liczyć na większe zrozumienie tych zachowań, które wypływają ze specyfiki porozumiewania się między sobą. Oni też się lepiej czują w mieście, bo wiedzą, że nikt już patrzy na nich trochę dziwnie, bo oni rozmawiając ze sobą wydają dziwne dźwięki, prawda? Czasami osoby przystają, się dziwią, o co chodzi. Teraz już mniej więcej młodzież wie, że te dźwięki są potrzebne, bo oni w ten sposób się komunikują. Niektórzy coś słabo słyszą i mówią, powiedzmy. My tego nie rozumiemy, ale oni mówią. I to jest zupełnie coś naturalnego, nie jest coś dziwnego dla nich. I myślę, że tak, to na pewno odniesie jakiś skutek. Może nie w tej chwili, ale myślę, że te efekty tego projektu będą długotrwałe. Projekt został zrealizowany we współpracy z Wrocławską Fundacją FONIS, Stowarzyszeniem Migaj Sercem z Legnicy oraz Polskim Związkiem Głuchoniemych z Warszawy.